Każda grupa zbierze się tutaj po kolei, dobra, zbierzemy się te osoby, które są, począwszy tam będziemy czytać, zaczniemy tam właśnie od strony, żeby tu te grupy poszczególne się ustawiły już razem, dobrze, i pójdziemy po kolei, tak jak będziemy napełniać sektory, dobra, żebyście wy wiedzieli tą drogą, tutaj nie tędy, tylko tutaj tym głównym wejściem, żebyście wy przeszli tą drogę, którą będą przechodzić pielgrzymi. Nasze spotkanie 23 lipca w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży jest dobrze przygotowane, skoordynowane. Przygotowywane jest od ponad roku czasu, zostało opracowane wspólnie z policją i służbami plan tego terenu tutaj przed ołtarzem papieskim. Podzieliliśmy je na 7 głównych sektorów. Te sektory będą wydzielone i wyraźnie oznaczone. Tam młodzi pielgrzymi będą uczestniczyć właściwie w całej części liturgii, która jest przewidziana na początku, czyli program, który też jest zamieszczony na naszych stronach, będzie obejmował spotkania najpierw liturgiczne na ołtarzu papieskim, a potem spotkania takie integrujące dla młodych na scenie. Będzie to tak zwany festiwal młodych. Chcemy pokazać kulturę tych wszystkich, którzy tutaj do nas przyjadą. Chcemy ich zaprosić do podzielenia się sobą, swoją kulturą, swoją religijnością, swoim, można by powiedzieć, też takim przeżywaniem swojej religijności, ale też i młodością i radością z tego, że będą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Będzie przygotowany szpital polowy tutaj w obiekcie. Są do tego rozdysponowane odpowiednie pokoje wraz z personelem, który będzie pełnił dyżur. Będą również karetki pogotowia, straż pożarna, policja. Wszystkie służby porządkowe, które są na miejscu, przeszły odpowiednie szkolenia. Takie jak dzisiaj, właśnie przed momentem, mieliśmy to szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą stanowić trzon służby informacyjnej. Również pracownicy Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania będą służyć tutaj taką pomocą logistyczną jako gospodarze miejsca.